Tak nic nie dotarliście mimo tej zimy. Ja wiem, że kłopoty pewnie każdy miał z dotarciem do tutaj na tej Wigilię, a szczególnie cieszę się, że dotarli do nas właśnie zaproszeni goście. I teraz chyba na spotkaniu wigilijnym najważniejszy jest ksiądz, proszę Państwa. W związku z tym serdecznie witam księdza Daniela Pałkowskiego i serdecznie dziękuję za przybycie. Naszym gościem, wspaniałym wieloletnim gościem jest burmistrz miasta i gminy pan Wiesław Kuzikowski. I gościmy dzisiaj, proszę Państwa, prezesa PCK z Elbląga, pana Kazimierza Stanowskiego. Mówicie Państwo, że ja nie będę za dużo mówiła, bo za chwilę stracę głos, tak jak wczoraj, i oddam mikrofon koleżance. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I tak był wysiłek z jej strony. Proszę Państwa, ponieważ mamy znakomitych gości, takie trio tylko śpiewę, wobec tego prosimy muzykę i zaczniemy kolędą. Muzyk się zbudził. Zakładam czapkę, żeby lepiej wyglądać. I wyłączył mi mikrofon, żebym nie gadała, ale za to Państwo będziecie śpiewać. Przełącznik jest mikrofonem. Yeah.
na to sposób, proszę Państwa. Jednego gościa, przepraszam bardzo, zapomniałam o jeszcze jednym gościu. Delegował pan wójt gminy Gotkowo dzisiaj na naszą imprezę radnego swojego, pana Ryszarda Łapkę. Pan Ryszard tutaj do nas gościł, tam się Rysiu. Dobrze, dziękujemy bardzo, został powitany, a że weszliśmy już w atmosferę świąteczną, pozwoliła nam na to kolęda, więc jesteśmy już w okresie Wigilii. Proszę o uśmiech, serdeczność i głos zabierze nasz ulubiony ksiądz Daniel, który będzie czynił swoją powinność. Zapraszam. Powstań. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczynamy czas naszego świętowania. Czas, w którym mamy wzajemnie dzielić się miłością, radością, wzajemnym przebaczeniem. Abyśmy mogli rozpocząć ten czas, pomódlmy się modlitwą, której nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Słuchajmy się w fragment Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali na polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Pomodlimy się teraz modlitwą. Boże nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy, że posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. I prosimy Cię, udziel wszystkim nam tu miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij te święta. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecajmy również naszych zmarłych. Zmarłych z naszej wspólnoty, grupy, z naszego miasta. Obdarz ich szczęściem i światłem w Twojej chwale. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem, chlebem miłości. Otwierając nasze serca we wzajemnej miłości, otwierajmy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami. Życzmy sobie wzajemnie radości, pokoju, miłości, aby te nasze trudne sprawy zostały właśnie przełamane w tym opłatku, byśmy podzielili się właśnie radością, zgodą i przebaczeniem. Nie całujemy się, Dziękuję bardzo.
Bo zabrakło czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu.
Daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są dobrzy i jest, bo są z nami pod innej postaci. I przekonaj się, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć i tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki i straty, żeby zająć wśród nas puste miejsca przy stole jeszcze raz. Pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz, jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że puste są miejsca przy stole. Dziękuję bardzo. Stasiu to jest nasz naczelny artysta, kierownik chóru Uśmiech. Chóru nie wzięliśmy dzisiaj ze sobą, bo trzeba by było większy samochód wziąć. No a my świadomi tego, że mamy tu trzech tenorów, oczywiście. Więc widzieliśmy, że sobie z kolędami wszyscy poradzimy. Panowie zaczną, my uzupełnimy. I teraz już, proszę Państwa, zaczynamy wigilię taką fizyczną. Najpierw były sprawy duchowe, a teraz już przejdziemy do realiów. A muzyka da nam tło świąteczne. Lulaj, że Jezu, lulaj.
Matuszko, daj pozdrowisza, lulajże miniko, najprzyjemniejsza. Lulajże Jezu, lulajże lulaj, a Ty go Matulu płaczu uturaj. Lulajże Jezu, lulajże lulaj, a Ty go Matulu płaczu uturaj. Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko, lulaj najśliczniejsze świata słoneczko. Lulajże Jezu, lulajże lulaj, a Ty go Matulu płaczu uturaj. Lulajże Jezu, lulajże lulaj, a Ty go
składa, że tych polęt to my mamy bardzo dużo i powstają ciągle nowe. Ty chcesz się biegać? Już poczekaj, będzie kolejka. Proszę Państwa, bo u nas jest taki zwyczaj w Elbląg-Górze, jak ktoś prowadzi jakąś imprezę, a ktoś przeszkadza, to oczywiście w nagrodę wstaje śpiewa, czy chce. Więc koleżanka tutaj zaraz swoją karę wykona. Ale wracając do naszej atmosfery świątecznej, wracając do kolęd, każdy ma swoją ulubioną kolędę. Ja chciałabym zadać pytanie, jaką kolędę lubi nasz ksiądz? No, księże Danielu, proszę nam zdradzić tą tajemnicę. To nie jest tajemnica z pomieszczeniem. A poprosimy ze śpiewa. A to jest podkładem. Proszę. Zapraszamy. Proszę. Proszę Państwa, bo w naszym gronie tylko dobrze wybawiamy.
którzy nas lubią, tego jeszcze nie wiemy. Proszę Państwa, a teraz chciałem zapytać naszego ulubionego od lat znajomego pana burmistrza, który by nam, ja nie mówię, że już całej kolendy nie będzie ciągle, bo oprócz tych niedalszych, ale może jedną zwrotkę. Swoje ulubione, bardzo proszę. Czy zakład może być Cicha Noc? Proszę. Nie, to nie wierzę? Nie, to nie wierzę. Pan się zapraszamy.
Andrzej. Już idę, już idę. Złowić. Ja bym chciała do Tominka podłożyć. Tak? Andrzej, chodź, a nie. Proszę bardzo.